Dzień dobry. Nazywam się Dariusz Dopierała. Witam Was serdecznie na moim kanale. Tym cieplej, że przeżywamy teraz specjalny czas. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To czas, kiedy przygotowujemy prezenty. Robimy też zakupy, żeby przygotować wigilijne potrawy. W mojej rodzinie zawsze była taka tradycja, że przygotowywaliśmy 12 potraw, przy czym nie musiały być one w ogromnych ilościach. Ważne, żeby było 12 i żeby każdej chociaż trochę spróbować. Święta to przede wszystkim czas bycia razem, czas dla rodziny. Życzę Wam, żebyście nie byli głęboko w przeszłości. Żebyście nie rozpamiętywali tego, co Wam w życiu być może nie wyszło, co Wam się nie udało. Przebaczcie tym, którzy wobec Was zawinili, którzy Was skrzywdzili. Ale i przebaczcie sobie swoje błędy, swoje winy wobec innych. Życzę też Wam, żebyście w te święta nie wychodzili za daleko w przyszłość. Bo nie chodzi tu o to, żeby się zamartwiać przyszłością. Jeśli już mamy na nią patrzeć, to po to, żeby przygotować sobie jakieś plany na kolejny rok. W ten czas świąteczny najważniejsze jest bycie tu i teraz. Przeżywanie intensywnie każdej chwili. Zapraszam Was do tego, żebyście siadając przy stole i mając to jedno puste nakrycie dla niespodziewanego gościa, pomyśleli o tych, których z Wami już nie ma. Którzy odeszli sami z Waszego życia, których być może Wy ze swojego życia przepędziliście, ale też o tych, których zabrała śmierć. W ten czas nikt nie powinien być sam. Być może będzie to czas, kiedy wrócą do Was wspomnienia. To nie jest niczym złym, ale ważne, żeby wspomnienia były tych dobrych chwil. Być może każdy z nas idzie przez życie ze swoim bagażem, ale niech to nie będzie bagaż, który nas przygniata, ale bagaż, który jest w plecaku, z którego możemy wyciągnąć swoje doświadczenia po to, żeby czegoś się nowego nauczyć, żeby nie traktować tego jako porażkę, tylko jako lekcję. Jeszcze raz życzę Wam po prostu wesołych, spokojnych świąt w gronie rodziny i najbliższych. Pozdrawiam Was serdecznie. Darek Dopierała. Do zobaczenia.